witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej odpowiedzi na moją interpelację w sprawie kondycji kolei. Spotkaliśmy się pod dworcem głównym w Opolu, w cieniu takiej lokomotywy, która dzisiaj wydaje się być zabytkiem, ale można powiedzieć, że zabytkiem jest to, co w tej chwili dzieje się wewnątrz kolei państwowych. I posłużyłbym się tu pewnym cytatem. O dziwo, często mi się to nie zdarza, ale tym razem muszę przyznać, że w 100% zgadzam się z panem ministrem Dworczykiem. I stwierdził on w jednym ze swoich maili, że takiej tempoty i niekompetencji dawno nie widział. Chodziło o pana ministra Andrzeja Adamczyka, który odpowiada w Polsce za koleje. Byliśmy ostatnio świadkami licznych alarmów na kolei, tak zwanego sygnału radio stop. Były takie przypadki również według mojej wiedzy na Opolszczyźnie. Wśród osób odpowiedzialnych za wypuszczanie tego sygnału znalazł się m.in. funkcjonariusz policji z Podlasia. Z jednej strony słyszeliśmy zapewnienie przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ta sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu kolejowego, ale z drugiej strony widzimy doskonale, co się dzieje na polskich kolejach. Wieczne opóźnienia, wieczne kłopoty techniczne, jak również niedostosowany sprzęt do współczesności. Cały ten system radiowy, który służy do paraliżowania pociągów radio stop, pochodzi jeszcze z lat 80. Jest to analogowy system, gdzie właściwie posiadając zwykłą krótkofalówkę, jesteśmy w stanie nastroić się na fale, którymi możemy zatrzymać pociąg przy użyciu zwykłego walkie-talkie. Potrzebny jest nowoczesny system łączności cyfrowej, który zapewni bezpieczeństwo na kolejach. I o dziwo, minister Adamczyk, wspomniany na tej konferencji, cały czas twierdzi, że nie ma zagrożenia dla osób korzystających z usług PKP i spółek powiązanych, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że mamy tu pewną logiczną sprzeczność, bo we wtorek dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował o tym, że rozpoczyna dochodzenie, śledztwo, że stawia zarzuty co najmniej dwóm osobom w związku z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radio stop i zatrzymaniem pociągów. Żeby to wszystko spiąć, całą tą opowieść o tym bałaganie na polskich kolejach, chciałbym posłużyć się świeżą odpowiedzią na moją interpelację, gdzie zapytałem ministra Adamczyka, w jakiej sytuacji są właściwie Opolanie i poprosiłem, by szczegółowo wymienił mi, jak wyglądają opóźnienia na linii na przykład Warszawa Centralna, Opole Główne. I tutaj, drodzy Państwo, prawdziwy hit. Dowiadujemy się, że średnio w miesiącu, sumarycznie, opóźnienia na tej linii Opole Główne, Warszawa Centralna wynosi 15 godzin. Pociągi na tej linii miesięcznie spuszczają się 15 godzin. To jest naprawdę gigantyczne opóźnienie, ale rekordowe opóźnienie, które notuje się w ogóle w PKP, tyczy się innego pociągu i wynosi ono około 13 godzin. To jest 775 minut. Także dane z odpowiedzi na te interpelacje wskazują, że właściwie w ostatnich 4 miesiącach te opóźnienia tutaj sięgają około 5040 minut. Czyli można powiedzieć, że ten system całkowicie nie funkcjonuje, pociągi się spóźniają i właściwie pasażerowie nie mają gwarancji, że w ogóle dojadą w obliczu tego, że krytyczna i wrażliwa infrastruktura, jaką są linie kolejowe, nie są właściwie zabezpieczone przed użyciem nieuprawnionych sygnałów radio stop. Zapraszam Państwa wszystkich do zapoznania się z odpowiedzią na tą interpelację, bo naprawdę tylko wymiana tego ministra Adamczyka, którego zresztą minister Dworczyk słusznie określił jako tempotę i niekompetencję, pozwoli na naprawę sytuacji na polskich kolejach. Zdecydowanie trzeba naprawić system komunikacji w pociągach, szczególnie z tego analogowego z lat 80., gdzie każdy przy zwykłym walkie-talkie może właściwie nadać sygnał stop na taki system cyfrowy przy użyciu GSM-ów i to powinno być zrobione. Spółki kolejowe są bardzo tutaj opóźnione. To zjawisko jest przyczyną tych gigantycznych opóźnień. Na co wziąć pieniądze? No, sprawa jest oczywista. Pieniądze, które czekają na nas w europejskich funduszach, są m.in. podyktowane rozwiązaniom komunikacji zbiorowej. Oczywiście ja jestem wielkim zwolennikiem komunikacji zbiorowej, wykorzystania infrastruktury kolejowej, ale w sytuacji, w której cały wysiłek ekonomiczny państwa idzie na budowę tego wielkiego mirażu, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny, to zapomina się o ważnych kwestiach związanych z punktualnością pociągów. Tylko punktualnością pociągów możemy zachęcić pasażerów do tego, aby korzystali z PKP po prostu.